Cześć, tutaj Maciek z Bloga Arabin. Dzisiejszą relację zaczniemy tak trochę od końca, bowiem dziś odwiedzaliśmy Hacienda La Esmeralda, czyli jedną z takich najbardziej znanych, jedną z pierwszych farm, która rozsławiła kawę odmiany botanicznej Geisha właśnie z tego kraju. Pojechaliśmy tam o 9 rano i już na samym początku byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, ponieważ dowiedzieliśmy się, że kawy, których mieliśmy zamiar spróbować, te najlepsze gejsze z tegorocznych zbiorów, te najświeższe kawy, najwyższej jakości, wciąż wiszą na drzewach w postaci wisienek. To oznacza, że wciąż są niedojrzałe. W tym roku zbiór opóźnia się już o kilka tygodni, z nie do końca znanych wszystkim przyczyn. Jedną z nich jest silny wiatr, a także mocne opady deszczu. Jak widzicie za mną, również teraz pada deszcz, co jest zupełnie niespotykane o tej porze roku. Więc te najlepsze kawy, najbardziej pożądane, wciąż pozostają niezebrane, nie mieliśmy nawet okazji ich spróbować. Ale byliśmy na plantacji, na jednej z czterech plantacji, które składają się na kompleks Hacienda La Esmeralda. Mogliśmy zobaczyć, jak rosną nie tylko gejsze z Panamy, ale również inne odmiany botaniczne, takie jak Katuai, jak Mokka, jak SL28 czy Sudan Rumé. Widzieliśmy, jak pracują pickerzy, czyli osoby zbierające kawę, i to jest bardzo ważna część całego tego biznesu, ponieważ kawa specialty zawsze musi być zbierana ręcznie. Wisienki kawowca dojrzewają nierównomiernie i w tym samym czasie na jednej gałęzi macie zarówno wisienki dojrzałe, jak i te niedojrzałe. Zatem mogliśmy się przyjrzeć warunkom, w jakim ci ludzie pracują, na jak stromych stokach przyszło im zbierać wisienki. Następnie mogliśmy spróbować 10 kaw z Esmeraldy, zarówno z tegorocznych zbiorów, gdzie są niższej wysokości, jak i dla porównania z zeszłorocznych zbiorów. Więc mieliśmy bardzo dużo dobrej zabawy i mogliśmy powybierać sobie kawy, na których być może będziemy startować w tegorocznych mistrzostwach. Znajdujemy się na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza. No i wszędzie dookoła mnie widać teraz drzewka kawowca. Jest to odmiana botaniczna Geisha. A więc dokładnie ten warietal, za którym wszyscy przepadają i który jest tak najbardziej znanym warietalem z Panamy. Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest uważane przez właścicielkę tej farmy za miejsce, które jest najlepsze dla jakości kawy, ponieważ te drzewka rosną tutaj w takim niemalże dziewiczym, tropikalnym, górskim lesie. Są osłonięte przez takie duże drzewa, które dają kawie cień i mają one tutaj najbardziej takie pierwotne, idealne warunki do tego, aby mogły rosnąć. A takie warunki wymagają też od drzewka dużo wysiłku, żeby mogło pobrać składniki mineralne z gleby, kiedy ma cień, kiedy jest duża wysokość, ono naprawdę musi się napracować, żeby dać dobre owoce. Dlatego też kawy, które rosną niżej, na wysokości powiedzmy 1200-1500 metrów nad poziomem morza, one rosną szybko, rosną łatwo, ale nie oferują takiej struktury, nie oferują takiego kompleksowego smaku i tej pięknej kwasowości, za którą wszyscy tak przepadają. Natomiast kiedy kawa rośnie wyżej, wtedy zbiory są mniejsze, wisienki są mniejsze i zbiory są również trudniejsze, no bo wiadomo, że w górach na stromych zboczach tą kawę zbiera się trudno, ale wtedy ona może się odwdzięczyć zupełnie inną jakością w filiżance. No więc ta kawa potrzebuje jeszcze kilku tygodni, ale kiedy już zostanie zebrana i poddana obróbce, tak przynajmniej mówi Rachel, czyli właśnie właścicielka plantacji, będzie ona najlepszą kawą ze wszystkich, które będą dostępne w tym roku. Jesteśmy na wysokości około 1700 metrów. No i właśnie trwają tutaj zbiory. Jest bardzo stromo, ale postaram się Wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy pickerów, czyli osoby zajmujące się zbieraniem. Wybierają oni tylko te najbardziej dojrzałe wisienki, tylko te najbardziej czerwone, a pozostałe zostają na gałęziach i czekają na swój właściwy moment, na to, aż dojrzeją. Warietal, czyli odmiana botaniczna, która rośnie akurat w miejscu, w którym się znajdujemy, to Sudan Rumé. Jest to kawa, właściwie warietal, którego używał mistrz świata baristów Sasa Sestik w 2015 roku.
lokalną palarnię, która znajduje się w Buket, miejscowości, która jest powiedzmy taką największą tutaj w regionie, centrum turystycznym. Za ścianą jest kawiarnia, a tutaj widzicie palarnię, która jest dość spora i naprawdę wygląda, jakby produkowało się tutaj całkiem niezłe ilości kawy.